Pan marszałek Ortel i pan minister Kolarski mówili o wymiarze wojewódzkim i narodowym, ogólnokrajowym. Ja chciałbym powiedzieć o działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, naszych służb dyplomatycznych, aby pokazać Muzeum Markowie, ale aby pokazać temat Polaków ratujących Żydów w wymiarze międzynarodowym, żebyśmy z tą informacją, z tą wiadomością dotarli do przedstawicieli innych krajów. Stąd szereg działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chcemy pokazać za granicą samo muzeum, zachęcić do jego odwiedzenia, ale również chcemy pokazać naszym zagranicznym partnerom proces pomocy Polaków Żydom w całym tego kontekście. Mianowicie chcemy pokazać kontekst Polski w II wojnie światowej, cenę, jaką płaciło się za pomoc Żydom, ryzyko, jakie się ponosiło, decydując się na pomoc Żydom w okupowanej przez Niemców Polsce, na tle tego ryzyka w innych okupowanych krajach. Chcemy pokazać, że tutaj to ryzyko było znacznie wyższe, a mimo to Polacy uratowali najwięcej Żydów, często płacąc ogromną za to cenę. MSZ współpracuje w tej sprawie z kilkudziesięcioma w tej chwili placówkami zagranicznymi. Chcemy sam moment otwarcia Muzeum Markowej pokazać w kilkudziesięciu placówkach. Jest cały pakiet działań, które towarzyszą takiej transmisji. Zależy nam na tym, żeby w miejscach naszych placówek dyplomatycznych, ambasad, konsulatów generalnych, instytutów polskich zorganizować ceremonię, transmisję z ceremonii otwarcia i szereg działań towarzyszących, które ukazywałyby cały kontekst i pozwalałyby zrozumieć naszym partnerom zagranicznym cały kontekst tych uroczystości. Zależy nam na tym, żeby dotrzeć do partnerów zagranicznych, nie tylko wywodzących się ze środowisk polonijnych. Zależy nam na tym, żeby dotrzeć do liderów akademickich, dziennikarskich, artystycznych w tych krajach. Oczywiście również nie zapominamy o Polonii, ale nasze działania będą kierowane także do tych osób, które mają wpływ na opinię publiczną w danym kraju. Nam bardzo zależy na tym, żeby przy okazji tej wielkiej uroczystości rozpocząć szereg działań, szereg procesów, które by walczyły z coraz częściej niesprawiedliwie pojawiającymi się opiniami o rzekomym udziale Polaków w Holokauście, czy o tak zwanych polskich obozach śmierci. No, niedawno mieliśmy nawet przypadek w Kanadzie, gdzie mówiono o polskim SS. Ten proces niestety jest coraz częstszy i oprócz sprostowań, oprócz przeciwdziałania już post factum takim niesprawiedliwym, nieprawdziwym osądom o polskich obozach śmierci, my chcemy pokazać, przeciwdziałać, doprowadzić do tego, żeby tego typu publikacje się nie ukazywały. Oczywiście jest to praca na wiele lat, ale uroczystości Markowej, to powstanie muzeum, okazja do tego, żeby jeszcze szerzej o tym temacie mówić, będzie obecna w naszych pracach. Elementami takiego scenariusza typowego dla większości placówek, który będzie miał miejsce 17 marca, będzie prezentacja wystawy Samarytanie z Markowej, która się pojawi na świecie w kilkunastu wersjach językowych. Będzie słowo wstępne, referat historyka proponowanego przez Instytut Pamięci Narodowej lub naukowca miejscowego na temat relacji polsko-żydowskich i na temat Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Prezentacja multimedialna o muzeum, materiał filmowy, który otrzymamy z Muzeum Markowej. Transmisja online z samych uroczystości, która będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski, francuski,
hebrajski i niemiecki. I jak na razie w samą transmisję jest, włączyło się 37 placówek dyplomatycznych z 28 państw. Transmisję online z uroczystości zdecydowało się przeprowadzić bezpośrednio 17 z nich. Będzie to ambasada w Wiedniu we współpracy z Instytutem Polskim, ambasada w Brazylii, ambasada w Sofii, ambasada w Paryżu, ambasada w Tel Awiwie wspólnie z Instytutem Polskim, konsulat generalny w Toronto, ambasada w Wilnie, ambasada w Berlinie wspólnie z Instytutem Polskim, konsulat generalny w Hamburgu, Instytut Polski w Düsseldorfie, ambasada w Oslo, ambasada w Bernie, ambasada w Bangkoku, biuro ambasady w Ragunie, Tajlandia, Birma tutaj, ambasada w Waszyngtonie, konsulat generalny w Chicago, konsulat generalny w Nowym Jorku, ambasada w Rzymie. Ze względu na różnicę czasową placówki w Brazylii, Bangkoku i Rangunie nagrają transmisję i zaprezentują ją w zorganizowanych spotkaniach w godzinach wieczornych czasu lokalnego. Tu chodzi o to oczywiście, żeby to było przyjęcie dyplomatyczne, wydarzenie dyplomatyczne. Możliwość wyświetlenia prezentacji multimedialnej, czyli filmu o Muzeum Markowej, zadeklarowało 27 jak na razie placówek zagranicznych z 21 państw. Dzięki ich zaangażowaniu materiał filmowy będzie dostępny w 11 wersjach językowych, czyli angielskiej, bułgarskiej, francuskiej, gruzińskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, portugalskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej i włoskiej. W przygotowanie i produkcję wystawy Samarytaniec Markowy włączyło się blisko 30 placówek z 23 państw. Oprócz tego jest szereg innych wydarzeń. Między innymi wystawa będzie pokazywana przez stałe przedstawicielstwo Rzeczypospolitej przy Radzie Europy w Strasburgu. Ona, wystawa, zostanie zaprezentowana w czerwcu podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To teraz to nie miałoby sensu. Poczekamy chwilę, żeby jak najwięcej osób, które mają wpływ na rzeczywistość, mogło się z tą wystawą zapoznać. Nawet ambasada w Singapurze wspólnie z ambasadą Izraela w Singapurze organizuje wydarzenie. Także naprawdę jest to niespotykana dotychczas skala. Jeśli chodzi o tematykę Polaków ratujących Żydów, jest to największe przedsięwzięcie w historii polskiej dyplomacji. W historii polskiej dyplomacji. I warto na to zwrócić uwagę. Ja mógłbym jeszcze mówić tutaj o szczegółach. Jestem oczywiście do Państwa dyspozycji po konferencji. Szereg ulotek, szereg wystaw. Jeśli chodzi o wystawę, będzie ona przetłumaczona na język angielski, birmański, bułgarski, chiński, francuski, gruziński, hebrajski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, rumuński, ukraiński, tajski i włoski. Także naprawdę mamy zamiar, chcemy doprowadzić do tego, że wydarzenia z Markowej, Muzeum Polaków Ratujących Żydów, tematyka Polaków Ratujących Żydów będzie jednym z głównych tematów na najbliższe miesiące naszych działań dyplomacji publicznej. Chcemy, żeby ta wiedza była dostępna dla każdego, kto będzie miał kontakt z polską dyplomacją.